Oscary przed nami. Pani w tym roku będzie spędzała je w domowym zaciszu w związku właśnie z tym, że teraz taki czas macierzyński, czy jakieś plany może wyjechania jednak na galę? Na razie jestem w zdjęciach, więc jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale Globy miałam przyjemność oglądać z moją córeczką na rękach i to było bardzo fajne. Zresztą za każdym razem, jak były brawo, to było tylko... Więc to mnie totalnie rozbrajała, ponieważ chyba to były najszczersze brawa, jakie mogły być w ogóle. Będą trzy Oscary dla Polski? Nie wiem, czy będą trzy, ale jakby był nawet chociaż jeden, byłoby super, a same nominacje to już jest wielki, ogromny sukces, zwłaszcza Pawła Pawlikowskiego, który w końcu dostał nominację za reżysera, co jest wielkim sukcesem polskiego reżysera za polski film. Żałuję, że Asia Kulik nie dostała nominacji, ale i tak ona jest tak niesamowicie przez tą rolę szanowana i zyskała ogromnych fanów w twórcach amerykańskich filmowych, bo wiem, bo z nimi rozmawiam i jestem z niej bardzo dumna i bardzo się cieszę. Czyli może to po prostu taka też droga do kariery i to nie, na pewno nie ostatnia szansa na Oscara w przypadku pani Asi Kulik. Z pani informacji wynika. Ja nie wiem, mi się wydaje, że przede wszystkim ona teraz się skupia tak naprawdę na dziecku, które zaraz urodzi i jest bardzo taką dziewczyną, jak to się mówi po angielsku, down to earth, czyli taką przyziemną, twardo stąpającą po ziemi i to jest w niej super i myślę, że tym zyskuje sobie też ogromną sympatię, ale ma nieprzeciętny talent i ma no, po prostu tak ciekawą, fascynującą urodę i tak przepięknie zagrała w tym filmie, że jestem pewna, że na pewno będzie jeszcze odnosić ogromne sukcesy, ale nie wiem, czy tego chcę. Ja jej życzę, żeby się spełniło to, na czym wszystko jej w swoim czasie. Tak.